Przechodzimy do punktu 13. Opinia w sprawie uznania medali panu Sztorcy 20-lecia powstania Ziemi na Krakowach, druk numer 288. Czytam projekt uchwały. Mówimy o zarządzie. Pewnie przekazać. Uchwała w sprawie przyznania medalu panu Sztorcy 20-lecia powstania Ziemi na Krakowach. Paragraf 1. Opisie podpisy nie przedłożono załączenie do uchwały Listem Założonych Narodów, Krajów Samorządności i Społeczności Lokalnych. Paragraf 2. Uchwała podjęcia świetnie podjęcia. Uzasadnienie zgodnie z uchwałą numer 19/221/11 Rady Miasta Krakowa z 29.06.2020 roku w sprawie medalu pamiątkowego 20-lecia powstania Ziemi. Każda Rada Dzielnicy wręcza medal dla rozwoju samorządu. I w załączniku odczytam listę osób wyróżnionych. Pan Stanisław Adamczyk, pani Stanisława Babiarz, pani Maria Baczyńska, pani Zofia Duda, pan Antoni Gastrow, pani Maria Kowalczyk, pan Jan Migała, pani Danuta Sanetra, pani Danuta Siedlecka, pani Anna Stawowiak, pani Elżbieta Styczyńska, pani Maria Syrek, pan Józef Czarek, pani Lucyna Wąchal, pani Danuta Wójcik i o przybliżenie czterech do zarządu pożyczania na Alicji Gackiewicz. Szanowni Państwo, wpłynęło pismo do Rady Dzielnicy od dyrektora Miejskiej Dziennej Domu Pomocy Społecznej. W piśmie tym wyszczególnionych jest 14 osób wraz z uzasadnieniem. Wszyscy radni otrzymali zapoznania się tą informację. W związku z czym myślę, że w tym momencie nie ma potrzeby, żeby odczytywać całą tą treść. Ogólnie mogę powiedzieć, że to są osoby, które niektóre są związane bezpośrednio z dzielnicą, niektóre na tyle pośrednio, że wykonują pracę na terenie naszej dzielnicy, szczególnie poświęcają się pracy w różnych formach wspomagających osoby starsze i niepełnosprawne. To dotyczy ogólnie 14 osób, natomiast jedna osoba na okoliczność rozmowy przeprowadzonej z księdzem proboszczem została spisana notatka, ponieważ faks, mail, który, przepraszam, nie faks, tylko mail, który doszedł, był bardzo nieczytelny, w związku z czym nie można było z niego skorzystać. Ksiądz proboszcz przedstawił osobę panny Anny Stawowiak z prośbą o odznaczenie, przybliżając jej zasługi na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz osób będących w parafii, potrzebujących, jak również związana jej praca jest z redagowaniem pisma Okruchy Świętego Wojciecha. Pani Anna pracuje nie od dzisiaj, tylko od co najmniej 10 lat. I każdy swój wolny czas bezinteresownie wykorzystuje w celu udzielania pomocy osobom potrzebującym, zrzeszonych tutaj w jakiejś formie, czy potrzebujących i zgłaszających się do parafii. To tyle, jeżeli chodzi o ogólne przybliżenie. Dziękuję. Opinia Komisji Informacji i Promocji? Pozytywna. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja jak zwykle pozwolę się w sposób fundamentalny nie zgodzić z propozycją zarządu, dlatego że starannie zapoznałem się z uzasadnieniem wniosku. Jest to wniosek jednego środowiska, konkretnie środowiska związanego z NDDPS-ami. Nie ma powodu, żeby panu dyrektorowi Antoniemu Piotrowi nie wierzyć, że są to osoby wspaniałe i rzeczywiście z tych opisów wynika, że te osoby mają duże zasługi, ale te osoby nie wykazano w tych wnioskach żadnego, powtarzam, żadnego związku z rozwojem samorządności społeczności lokalnych, czy też zasługami dla takiego rozwoju samorządu lokalnego. To, że te osoby są osobami zacnymi, godnymi wyróżnienia, w świetle tego uzasadnienia nie ulega kwestii. Natomiast nie jest spełniony ten warunek, aby to były rzeczywiście osoby zasłużone dla samorządu. I
przynajmniej niektóre. Istnieje możliwość różnorakich form nagradzania dobrych pracowników, bo tutaj część tych osób jest wspaniałymi pracownikami, tak jak to opisuje dyrektor Wiatr, czy też osób zaangażowanych na rzecz pracy jakiejś społeczności. Ale to dalej nie spełnia tych przesłanek, o których nie. Ale drodzy Państwo, w moje ręce wpadło inne pismo, datowane na 29 maja 2013 roku i ono jest również wnioskiem o uhonorowanie medalami 20-lecia samorządu lokalnego. Podpisany i wnioskodawcami jest pan Alfred Rusin, którego nie wiem, czy Państwo chyba znacie, bo to wieloletni i przez trzy kadencje pełni funkcję radnego. Zresztą też osoba, która została uhonorowana tym medalem. I drugim zgłaszającym jest pan Franciszek Klima. Osoba wielce zasłużona, również radny, społecznik. Można powiedzieć, że to są takie osoby o ugruntowanym autorytecie społecznym. I otóż te osoby zgłosiły trzy kandydatury do uhonorowania medali. Pani Halinę Lipiarz-Stanisławskiej, pani Doroty Sikory oraz pana Stefana Piotrowskiego. Jak one to argumentowały? Prośby są uzasadnione tym, iż od chwili przyłączenia Mydlnik do miasta Krakowa pracowały one społecznie. Ich upór w dążeniu do wybranego celu, aby ludziom w Mydlnikach żyło się lepiej, przyczynił się do obecnego wyglądu osiedla Kraków Mydlniki. Główne i kluczowe sprawy, które osobiście załatwiali, to remont ulicy Godlewskiego, sprowadzenie lekarza pediatry do ośrodka zdrowia w Mydlnikach, oświetlenie ulicy Długoszowskiego, doprowadzenie wody na cmentarz w Mydlnikach, doprowadzenie instalacji wodociągowej miejskiej na osiedle za stacją PKP Kraków Mydlniki, budowa sieci telefonicznej dla osiedla za stacją PKP, utwardzenie peronu na stacji PKP Kraków Mydlniki, kanalizacja osiedla za stacją PKP. Na tej bazie zresztą w późniejszym czasie powstał komitet kanalizacyjny, dzięki któremu reszta Mydlnik została skanalizowana. Podejmowane na bieżąco inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności zgodnie z potrzebami sygnalizowanymi przez mieszkańców. Przedstawiane na Radzie Osiedlowej, a w późniejszym okresie dzielnicy 6. Wyżej wymienione osoby od czasu przyłączenia Mydlnik do Krakowa były członkami komitetu, później Rady Osiedla Mydlniki. Po rozwiązaniu wszyscy jej członkowie dalej pracowali na rzecz społeczności lokalnej. Pani Halina Lipiarz-Stanisławska była sekretarzem Rady Osiedla. Wszystkie te osoby pracowały społecznie dla dobra całej społeczności mydlińskiej. Dzięki ich ciężkiej pracy, uporowi i zaangażowaniu udało się zrealizować wiele pożytecznych przedsięwzięć, których efekty są widoczne obecnie. Wszystkie dokumenty i protokoły z posiedzeń Rady Osiedlowej zostały przekazane do archiwum. I w związku z tym ci Państwo wnoszą. I proszę Państwa, na tym piśmie jest adnotacja zarządu podpisana przez pana przewodniczącego. Zarząd nie przychylił się do złożonego wniosku. Głosowanie 3-0-0. Otóż, proszę Państwa, mamy doskonały przykład tego, do czego te medale służą. Otóż mamy tutaj przykład trzech społeczników, można powiedzieć. Ludzi, którzy spełniają te kryteria, jakie powinni spełniać ludzie wyróżnieni medalem 20-lecia samorządności. Chyba to jest poza dyskusją, że te akurat osoby, a tak wynika z uzasadnienia treści tego pisma, winny być jako jedne chyba z pierwszych uhonorowania takim medalem, a jednak nie znalazły uznania w oczach zarządu. Co więcej, według mojej wiedzy na tym zakończyła się droga służbowa tego pisma. To znaczy ono nie było przedstawione ani, czy ten wniosek, ani komisji, ani szanownej radzie. Przy czym, drodzy Państwo, mnie się wydaje, że jest to swoista manipulacja. I chciałbym, żeby teraz pan przewodniczący jako osoba chyba najbardziej kompetentna, wyjaśni nam, dlaczego tak zasłużonych trzech samorządowców nie zostało uhonorowanych medalami, a inne osoby, które nie spełniają podstawowych kryteriów, zostają. Nie chcę tu już wspominać o strażnikach miejskich, którzy byli u nas w dzielnicy powiedzmy parę miesięcy i też otrzymali taki medal, ale no, proszę Państwa, coś tu nie gra, prawda? Coś stoi na głowie, o czym ja sygnalizuję od początku całej sprawy z medalami, że ta sprawa jest, że tak powiem, zupełnie inaczej rozgrywana niż w innych dzielnicach. W innych dzielnicach rzeczywiście honoruje się te osoby, które miały takie zasługi. U nas honoruje się wszystkich tych, z których niektóre osoby łączą jakieś interesy. A więc, proszę Państwa, waluta polityczna. Jednoznaczny wniosek. Medal stał się walutą. Ale pikanterii przydaje jeszcze jeden fakt. Mianowicie na sesji majowej pan przewodniczący powiedział, o co chodzi? Przecież to są tylko medale za 28 zł. Ja bym powiedział tak, czy nie wstydzimy się, że rozdajemy medale
że rozdajemy medale po 28 zł, to może lepiej zróbmy tak. Tym osobom, które są rzeczywiście zasłużone, ja ze swojej prywatnej kasy ofiaruję dla jednej osoby 100 zł na ładny album o Krakowie na przykład, z piękną dedykacją, że jest to osoba wielce zasłużona dla tego, o czym mówimy w uzasadnieniu. Na przykład jest wielce zasłużona dla pomocy osobom niepełnosprawnym. Współpracuje, jest przez nich uwielbiana, kochana, jak tam jest w jednym z tych wyjaśnień. Ja tej osobie jestem w stanie ufundować dyplom i piękną książkę. Ale niech to będzie rzeczywiście wyraz pewnej wdzięczności społecznej, ale za to ta osoba rzeczywiście ponosi zasługi. A nie, żeby to było tak, że wrzucamy do jednego worka wszystkich, absolutnie wszystkich, z którymi łączą nas jakieś tam interesy, czy też mają jakieś zasługi w dowolnej dziedzinie. To się nie mieści po prostu w pewnych przyjętych konwencjach. Ja będę wymagać, kto się nam przeszkodzi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Chciałbym zadać do pytania. Chciałem zamknąć dyskusję. Proszę Państwa, nie podzielam oczywiście opinii Pana Bogdana Nowaka w całej rozciągłości. Z uwagi na to, że osoby przedstawione w uchwale, nad którą dzisiaj się pochylamy, są osobami, tak jak powiedziałam, zaangażowanymi i osobami, które wspomagają i pracują na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, których w naszej dzielnicy jest 6900 osób. Różne funkcje wykonują i różne prace, również i terapeutyczne, w związku z czym uważam, że należy im się bezwzględnie. Natomiast jeżeli chodzi o pewne insynuacje, to bardzo bym prosiła, żeby Pan może zostawił sobie to na później. Jeżeli chodzi zaś o to, co, jaki zamiar ma Pan Nowak i co będzie chciał komu ufundować, to rozumiem, że nie jest to w kwestii zainteresowania na pewno dzisiejszej naszej sesji. Ja się mogę dodać, bardzo się cieszę, że po raz pierwszy Pan Bogdan Nowak opowiedział się za niewyróżnionymi osobami, jakby ujmuje się za niewyróżnionymi osobami. Po raz pierwszy zarząd nie przychylił się do jednego wniosku dotyczącego trzech osób. Natomiast nie przychylił się jeszcze do innego wniosku, ale tamten wniosek nie jest w kwestii zainteresowania Pana Nowaka. Natomiast z tego co wiem, można jakby przesiedzić głosowania, czy ten wszystkie osoby dotychczas oznaczone były głosy przeciw lub co najmniej wstrzymujące się, więc również przeciw, można to tak powiedzieć. Więc cieszę się bardzo, że nareszcie przy końcu kadencji Pan Bogusław Nowak ujął się na odmienne zdanie co do medali i co do propozycji wyróżnionej oczy. Zarząd podjął taką decyzję, nie inną, w głosowaniu, w sposób demokratyczny. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby grupa inicjatywna radnych czy komisji wzięła i że tak powiem, przygotowała projekt uchwały o wyróżnieniu osób. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ale Panie Przewodniczący, Pan mi odpowiedział na pytanie, dlaczego zarząd nie skierował tego wniosku dalej i dlaczego tym osobom odmówiono. Na to nie otrzymałem odpowiedzi. Czym się naraziły te trzy osoby? Krótko rzecz biorąc. Nie znalazł w swojej opinii uzasadnienia dla przyznania wyróżnienia tym osobom. To Państwo słyszeliście. Ciekawe, bo wiele osób dostało medal w ogóle nie, bez wnioskowania kogokolwiek o przyznanie tego medalu. A tutaj jest wniosek bardzo mocno oparty w zasadzie, zarząd nie znalazł. Ciekawa sprawa. Proszę Państwa, w dokumentach, które otrzymałem w trybie dostępu do informacji publicznej z zarządu Rady Dzielnicy jest co najmniej kilkanaście osób bez żadnego, powtarzam, żadnego uzasadnienia. Bez wnioskowania jest. Bez żadnego, powtarzam, żadnego wniosku. A tutaj mamy bardzo dobrze, moim zdaniem, uargumentowany wniosek, wskazane osiągnięcia, wskazane dzieła, które zostały wykonane i ich, można powiedzieć, długotrwałe skutki, a mimo wszystko zarząd bez najmniejszego słowa wyjaśnienia wstrzymał bieg w tej sprawie i jakby utajnił, bo przecież nikt z Państwa, chyba że się mylę, że Państwo wiedzieliście o tym, Szanowna Rado.
Po pierwsze, zarząd decyduje o tym, jaki nadawać bieg pismom, które wpływają do Rady Dzielnicy. Tak. I to zarząd decyduje. I nie wszystkie pisma są kierowane na komisję czy do wiadomości radnej. No niestety, no tak to już jest. To co my tu robimy, panie przewodniczący? Jeśli to nie rada decyduje o tym, komu my dalej przyznać. Wszystkie pisma są do wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy. Nikt nic nie utajnia, każdy może przyjść i każdy zna drogę do Rady Dzielnicy. Każdy zna czas pracy biura. Panie Jacku, jeśli ktoś nie zna, to proszę przypomnieć, kiedy biuro pracuje. Obowiązkiem każdego radnego jest zapoznanie się z pełną dokumentacją. Zarząd nic nie ukrywa. Pełna dokumentacja pism wpływających, wychodzących z Rady Dzielnicy jest do Państwa dyspozycji i obowiązkiem Państwa radnych jest na bieżąco się z tą korespondencją zapoznawać i ewentualnie zgłaszać swoje uwagi, jeśli Państwo macie, do zarządu, do przewodniczącego. Natomiast zarząd podejmuje pewne decyzje i bierze za nie odpowiedzialność i nie uchyla się tutaj pod odpowiedzialność. No właśnie. Natomiast Państwo jako grupa radnych może przygotować taki projekt uchwały, prowadzić go normalnym trybem i w tym momencie zadecyduje Rada. Może w drugim podejściu, może w trzecim. Nie wiem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Większość Rady zadecyduje. Na tym polega demokracja. Nie, panie przewodniczący, demokracja nie polega na tym. Pan ma zupełnie, my rzeczywiście żyjemy w dwóch różnych światach. Ja żyję w świecie, w którym obowiązują pewne zasady, pewne przepisy prawa i pewne rygory, jeśli prawo jest dura lex sedlex, jeśli prawo jest twarde, ale ono jest jednak prawne. Twarde, ale jest prawo. Zarząd prawa nie łamie, natomiast ma odrębne stanowisko, może się mylić, może mieć w sensie, nie wiem, no, może podjął złą decyzję, ale po to jest rada, czy grupa radnych, która może przygotować taki projekt uchwały i nie widzę, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzić ją pod obrady. Panie przewodniczący, stoi parę osób, ci nie popełniają błędów, co nic nie robią. Pan mi przerwał moją wypowiedź, ale jedną z przeszkód jest to, że się panu medale skończyły. Nie może. Tak wynika z rachunków, to jest zresztą błąd, panie przewodniczący. Ale możemy dobić, to nie ma problemu. Ale nie wiem, czy akurat szanowna rada się na to zgodzi. Nie uważam do drukowania, bo to nie jest katalog zamknięty, także spokojnie, nie ma problemu żadnego. Ale oczywiście, jeśli Państwo jako zarząd, najprawdopodobniej w dwuosobowym składzie, zadecydowaliście o tym, posiedzenia zarządu są w trzechosobowych składach, co ja żeby na prawo okej, nie spierajmy się o to. Ale jeśli tego Państwo po raz pierwszy nie przeprosiliście, to żadna inicjatywa radnych, a zwłaszcza z naszej grupy, nie przejdzie. O tym się przekonujemy na każdej sesji niemalże. W związku z tym, panie przewodniczący, proszę na kitu nie wciskać, krótko rzecz biorąc. Dalej pan nie powiedział, czym te osoby się naraziły. Moją intencją jest to, abyście się Państwo jako radni dowiedzieli, czym te trzy osoby, jedyny wniosek według mnie, który ja znam, który nie przeszedł, najbardziej uzasadniony i najbardziej merytoryczny i można powiedzieć chyba najbardziej zasłużone osoby z tych, nad którymi w ogóle Rada się pochylała i których honorowała. Co takiego nabroiły te osoby, że cieszą się, no, nie cieszą się uznaniem szanownego zarządu i czy zarząd ma prawo do cenzury? Czy zarząd ma prawo cenzurować tego typu rzeczy? Bo przecież to Rada ostatecznie podejmie decyzję. Jeśli zarząd ma inny głos w tej sprawie, to zarząd mimo wszystko powinien to przedstawić. Zarząd opiniuje negatywnie. Dokładnie, że zarząd opiniuje negatywnie, a nie, proszę Państwa, akta odkładać to do pism. I gdyby nie to, że jestem dosyć drobiazgowy, jeśli chodzi o przeglądanie korespondencji, to pewnie bym tego nie wyłapał. Zresztą pan przewodniczący obiecał, że cała korespondencja nadchodząca do Rady Dzielnicy będzie do mnie kierowana, ale oczywiście do dzisiaj nic nie dostałem, panie przewodniczący, jestem zawiedziony. Będzie kierowana, byłem na urlopie, wróciłem z urlopu, spokojnie będzie kierowana. No to się każda cieszy. Korespondencja, jaka wpływa do Rady Dzielnicy, to tutaj może pan się nie obawiać. Natomiast żeby uchwała była opiniowana, to musi być przygotowana, sporządzona. Takiej uchwały nie ma, więc nie ma co opiniować. To jest po pierwsze. Po drugie, te osoby niczym się nie naraziły, natomiast nie znalazły uznania. Zarząd dyskutował bardzo długo i niestety, no ale uznał, że jeszcze należałoby, że tak powiem, troszkę popracować. Może się zarząd mylić, może popełnić.
popełnił błąd. Myślę, że grupa radnych ten błąd postara się w jakiś sposób naprawić. No wiem, że panu bardzo zależy szczególnie na jednej osobie tutaj wymienionej, na której? Na której? Pani wiceprzewodnicząca, bo to jest zarówno. Ale na której? Nie, pan też mówi ogólnikami, mówią, że coś nas łączy czy nie łączy. Nie. Ale nie to czegoś nie tak samo można. To są jakieś insynuacje, ale jestem w stanie każde swoje zdanie udokumentować. Ale nie będzie w naszym stoi w małżeństwie. No nie jestem tak dużo. Ja też tak prawie. Ale domagam się pani wiceprzewodnicząca, no jednak chciałbym wiedzieć, z kim jestem związany, czy coś mnie łączy. Jako pierwszy. Pani nie... Zastanowi się, tak. No tak samo pan się odniósł do tych osób, które tutaj są wymienione. Czy widocznie ktoś coś ma, jakieś powiązania z tymi osobami, czy... No tak to było powiedziane, cały czas w tym kontekście. Więc dlatego ja powiedziałam, że znajomi, że coś. W związku z czym pan też ma jedną ze znajomych, na której panu widzi, że zależy. Jedną ze znajomych. Tak, także być może z nim. Także ona może być spokojna na to. To znaczy, może na przykład szanowni państwo, ale ja nie wiem dlaczego. Mam przyjaźń, nie zależy mi uzasadnienia. Ale naszym zdaniem powinien być tak, wpływa taki wniosek, prawda, i powinien przygotowany projekt uchwały zarządu opiniuje się negatywnie. Oczywiście, że tak. Nie. A nie wrzucać do szafy, uznając wieloosobowość. Panie przewodniczący, jeśli pan uważa, że to jest przejaw demokracji, to mamy kompletnie różne pojęcia na temat tego, czym jest demokracja. To już dawno wiemy. Naprawdę żyjemy w dwóch różnych kosmosach. To jest pan, pana osąd. No mój, niestety. Nie przekonam pana. Nie przekonam mnie pan. Myślę, że w większości państwa... Ale przecież to skierowane do rady. Ma pan szansę kolosalną. Cieszę się bardzo, że nareszcie pan zmienia zdanie na temat osób, które powinny być wartość medalu po raz pierwszy od 3 lat, to jest bardzo cenne. Na samego początku przy okazji medali stawiam na stanowisku, że winny je otrzymywać osoby wyłącznie zasłużone dla rozwoju samorządności społecznej, a nie dla różnych innych pobocznych tematów. I dalej przy swoim zdaniu obstaje. I to są akurat osoby, które te przesłanki spełniają. Tak stanowi uchwała Rady Miasta Krakowa, która jest prawem lokalnym. Prawem to jest do Rady i Zarządu. No właśnie. I tutaj, proszę Państwa, w nagłówku jest do Rady i Zarządu. A więc Rada nie została o tym poinformowana. To nie jest pismo skierowane wyłącznie do Zarządu. A zatem dlaczego my jako radni tego pisma przez Zarząd nie otrzymaliśmy? To jest pytanie. Pan radę cenzuruje, panie przewodniczący. Nie. No. Czy państwo otrzymaliście takie pismo? Nie. Nie otrzymaliście państwo. A przecież to jest do nas jako do radnych skierowane. Panie przewodniczący, wniosek formalny składam o zamknięcie dyskusji na tym. Poddaję wniosek formalny pod głosowanie. Kto z panu radnym jest za zamknięcie dyskusji w tym punkcie porządku? Pan proszę, żebyś powiedział, wyczerpał. No i teraz się wyczerpał. Dziękuję, kto jest przeciw? Dla porządku. Siedem osób. Dziękuję, kto się wstrzymał. Nie chciałem siedem. Cztery osoby, tak? Można było przestać, żebyśmy podnosili ręce? Kto się wstrzymał? Ja nie brałam udziału. Okej. Czy zgadzasz się? Nie wiem, w takim razie głosowanie. Jeszcze raz, proszę o spokojnie. Wyraźnie proszę w takim razie zakończyliśmy dyskusję nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania uchwały. Kto z pań, panów radnych za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana prosiłem o przeliczenie głosów. 7 osób. Dziękuję, kto jest przeciw? 6 osób. Mogę dłużej prosić? 6 osób. Dziękuję, kto się wstrzymał? Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta.